Mijają 82 lata od sowieckiej agresji na Polskę. Stalin zawarł pakt z Hitlerem, w myśl którego miał kontrolować wschodnie tereny Rzeczpospolitej. W rocznicę tamtych wydarzeń w Białymstoku zostanie otwarte Muzeum Pamięci Sybiru. Od 1 września Polska próbowała stawiać opór w odpowiedzi na niemiecką agresję. Wojska słabły, sił by bronić się w starciu z potęgą militarną było coraz mniej. Drugi cios został wyprowadzony ze wschodu. Na Polskę 17 września, dokładnie 82 lata temu, napadł Związek Sowiecki. Agresja sowiecka była przygotowana wcześniejszym układem zawartym przez przywódców obu państw, parafowanego przez ministrów spraw zagranicznych, stąd jego nazwa, układ Ribbentrop-Mołotow. Hitler i Stalin podzielili Polskę między siebie. Złamany został pakt o polsko-sowieckiej nieagresji. Stalin posłużył się kłamstwem. Uznał, że dokument nie obowiązuje, bo Polska stała się krajem upadłym. Rocznica sowieckiej agresji to także Światowy Dzień Sybiraka. Stalin podjął decyzję o masowej deportacji Polaków na wschód. Dla setek tysięcy osób był to wyrok. Wielu umierało w drodze, inni nigdy nie wrócili do kraju. Pani Barbara Sokulska urodziła się w marcu 1940 roku. Czyli mnie jako czterotygodniowe dziecko wywieźli. Wywieźli nas całe 7 osób, i babcię, i ciocię, i wujka, i mego brata, i mnie. Tam byliśmy na Syberii 6 lat i 2 miesiące. O dramacie Polaków na Kresach ma opowiadać Muzeum Pamięci Sybiru. Dziś placówka zostanie oficjalnie otwarta, mówi jej dyrektor profesor Wojciech Śleszyński. Chociaż muzeum dotyczy Syberii i dalekiego obszaru na Dalekim Wschodzie, mówimy o traumie zesłań, nie zapominamy też o historii tych ziem, skąd te osoby były deportowane. Pierwsza idea stworzenia muzeum sięga 2010 roku. W 2017 roku prace nabrały tempa. 4,5 roku jest to tempo, proszę mi wierzyć, bardzo szybkie, jeśli chodzi o tego typu inwestycje. To jest i budynek, i wystawa stała multimedialna. W muzeum powstały sale edukacyjne, sala telewizyjna i pracownie konserwatorskie. Każdy eksponat ma wyjątkową historię. Między innymi taki kożuszek, w którym ja byłam zawinięta, który przetrwał do dzisiejszego dnia i jest tutaj w tym muzeum. Muzeum ma pokazywać, jakie emocje towarzyszyły ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Na Syberii czekał na nich głód, zimno i nieludzka praca. W inauguracji muzeum wezmą dziś udział m.in. prezydent Andrzej Duda, wicepremier Piotr Gliński oraz sybiracy.